Doroczne wspólne kolędowanie mieszkańców miasta i przedstawicieli samorządu odbyło się w minioną niedzielę w samym centrum Suwałk, przy placu Marii Konopnickiej. Na miejską wigilię przybyły setki suwalczan. Uroczyste otwarcie spotkania wigilijnego rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu beciaków. Po wspólnym kolędowaniu w drugim rzędzie tego wyjątkowego chóru stali przedstawiciele władz samorządowych i proboszczowie suwalskich parafii. Prezydent Suwałk podziękował beciakom za wokalne wsparcie, wręczając młodym chórzystom to, co dzieci lubią najbardziej – paczkę z prezentami i kosz pełen słodyczy. Czesław Rankiewicz złożył też życzenia świąteczne zebranym suwałczanom, którzy podobnie jak w ubiegłym roku pojawili się tutaj z całymi rodzinami. Bo mamy ten szczególny moment oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na świat i z tego się bardzo cieszymy. Tym faktem bardzo radujemy się. Szanowni Państwo, a wobec tego, że święta tuż, tuż, za tydzień, tak prawdziwa już Wigilia, a wobec tego w imieniu władz naszego miasta, suwalskiego samorządu, obecnego tutaj wraz ze mną, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełąca, chcemy Wam, drodzy suwalczanie i wszyscy nasi goście, przekazać serdeczne życzenia wspaniałych, zdrowych, pogodnych świąt, bo funkcjonujemy, żyjemy w pogodnych Suwałkach. Do świątecznych życzeń przyłączyła się posłanka na Sejm Bożena Kamińska oraz wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz. W imieniu wszystkich suwalskich kapłanów głos zabrał ksiądz Jarema Sykulski, który odczytał fragment Ewangelii. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. W mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Po słowie z Pisma Świętego przyszedł czas na opłatek. Trudno wyobrazić sobie Wigilię bez tego symbolu pojednania i pogodzenia zwaśnionych. Miły nastrój i radość były udziałem wszystkich zgromadzonych. A co ich przywiodło w niedzielne popołudnie do wigilijnego miejskiego stołu? To właśnie ta impreza, ta gościnność tutaj, że tak pięknie. No. Trochę ciekawość chciałam, bo nigdy nie byłam w Suwałkach na takiej imprezie. Zawsze byłam za granicą, a w tym roku po raz pierwszy w Suwałkach. Jestem mile zaskoczona, bo za granicą też są takie fajne rzeczy. Mam już opłatek, dostałam od aniołka. No i fajnie, jestem bardzo zaskoczona, mile. Ważnym elementem Wigilii Miejskiej jest niewątpliwie chęć spotkania i porozmawiania z ludźmi. No jestem sam. Po prostu jestem sam. A lubię z kimś się spotkać, porozmawiać. Bardzo lubię. Rzecz jasna, Wigilia bez posiłku odbyć się nie mogła. Miasto przygotowało dla mieszkańców poczęstunek, wszystko w uroczystej świątecznej konwencji. Spore zainteresowanie budził też doroczny świąteczny kiermasz. Na straganach już od soboty można było kupić najpiękniejsze ozdoby choinkowe i smakołyki na świąteczny stół.